Witam Was moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Juken, a przed nami pierwszy odcinek z nowej serii na tym kanale. Z serii Hotel Business Simulator. No, zobaczymy czy jest to gra, którą warto by można polecić. Oczywiście, abym mógł cenę jakąkolwiek tutaj wystawić, no to parę odcinków muszę nagrać, muszę sprawdzić i muszę przetestować. Zobaczymy jakie daje to możliwości biznesowe. No, wstępnie Myślę, że gra sprawia wrażenie takiej nie do końca fajnej i nie chciałbym tutaj na razie wystawiać pewnych sugestii. Zobaczymy. Opcji nie mamy zbyt wiele. Zobaczymy, jak będzie działało na najwyższej rozdzielczości. Czy to jest jakaś różnica? No i więcej tu żadnych opcji nie mamy. Czyli podobnie jak w supermarket simulatorze, nie ma możliwości nic ustawić. Tak swoją drogą, moi drodzy, to ta gra będzie dostępna na Steamie od 25 maja. Także ja tutaj testuję. Przed premierowo, jak widzimy, nie jest ona, no i drodzy, dostępna w języku polskim, chociaż... No okej, okay, włączył nam się jakiś tutaj... No dobra. Jest taki samouczyk. Generalnie, powiem wam tak, no pierwsze wrażenie. A no tak jak i drzewka, może ładne, tak to wszystko, te tekstury, sprawia wrażenie... Nie chcę wam tutaj... Może się oddalmy troszkę. Może tutaj dam takie nawiązanie. Pamiętacie moi drodzy, jak nagrywałem serię chociażby z Fishing Planet, i strasznie unikałem grania na mapie Emerald, ponieważ była taka szara, ponura. No, być może to jest po prostu stary hotel, który kupiliśmy, mamy ruderę i mamy ją wyremontować. Natomiast pierwsze wrażenie jest takie, że jest to troszeczkę takie. Hmm, Depresyjne. No dobra, mamy, mamy parking, niby wszystko mamy. No zobaczmy, co w tym hotelu. Może w środku będzie przyjemniej. Natomiast pierwsze wrażenie moje jest takie średnie, jeśli chodzi o ten hotel. I już widzę, moi drodzy, że dość szybko. Aha, trzeba dłużej przytrzymać. E, okej. Okay. Już widzę, moi drodzy, że szybko mija czas. Zobaczymy, jak to później się będzie. O, stary komputer mamy, jakiś radio, dzwonek. A, czyli tym będą dzwonili na nas klienci. Okej, okay, okej, okay, moi drodzy. Czyli co? Co w tym? O, jakąś muzyczka się dziwna włączyła. Mam odblokować hotel i jeden, znaczy pokój. Pokój. Aha, bo my mamy 10 tysięcy, słuchajcie, na koncie. Dobra, to tu są pokoje. Unlock. Czyli co? 500 dolarów za odblokowanie pokoju. Czyli jeśli to 500 dolarów kosztuje, no to możemy dwa pokoje odblokować. Zobaczmy, co jest w pokoju. O, taki dziwny pokój. Aha, czyli dostajemy pusty pokój i musimy teraz pewnie jakieś meble wstawić. Inwentory. Co tutaj mamy? Tutaj jest jakieś malowanie. Aha, co? Można malować? Aha, bo pewnie trzeba kupić farbę. Dobra. Ok, czyli do tego inwento pewnie w komputerze jest. O, i pusta łazienka. No dobra, czyli wiemy o co chodzi. No, czyli na dwa pokoje wyposażenie musimy sobie kupić. I pewnie to się kupuje gdzieś w komputerze, tak się mogę domyślać. Mamy komputer, dobra. Lobby, czyli tu pewnie będą zarejestrowani ci wszyscy klienci. No fajnie, nawet fajnie, chociaż tych pokoi za dużo nie ma, więc też powiem Wam szczerze: już moje pierwsze wrażenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy trzy, sześć razy trzy, osiemnaście, nawet nie dwadzieścia pokoi w takim wielkim budynku. No, i już mam troszeczkę mieszane uczucia, jeśli chodzi o możliwość rozwoju, bo myślę, że to bardzo szybko pójdzie. Ale dobra, jest sklep. Aha, czyli tutaj się kupuje te meble. O, 200 dolarów łóżko. Ok, czyli tak, dwa łóżka kupimy. To jest jakiś tam łóżkowy stolik. Dobra, no to może dwa krzesła też kupimy. Tutaj są jakieś punkty, czyli to pewnie będą punkty pokoju. Dobra, to tak. Hmm. Po dwa wszystkiego. Dobra, więcej tu nic. A, tu jeszcze łazienka jest. Dobra, pysznice. Zlew. Ale kibel obs... Ja pierdziele, widzowie, jaki my tu kibel kupujemy. Jest jeszcze wanna. A może pójdziemy za ciosem. Tylko 10 produktów chyba można, więcej nie można. Pralka, nie wiem po co mi pralka. Aha, czy teraz muszę osobno zamówić to, co? Wiatrak. Ile tu kasy? No, trochę już kasy straciliśmy. Router, no, internet musieliby mieć. Telewizor też by wypadało. Tu widzę, są inne rzeczy, które są do odblokowania później. A wiecie co, że jakiś obrazek to sobie też kupimy, żeby może punktów troszkę nabić, bo rozumiem, że jeśli to daje jakieś punkty pokoju, no to no to powinno być dobrze. No i lampy, lampy są raczej. Tutaj jest 12 punktów. A czy nam nie szkoda tyle kasy? No dobra, 120 a niech będzie. Dwie lampy i to chyba wszystko. Co jeszcze? Jeszcze jakieś drinki. Aha, dobra. Dobra. No i co? Nie mamy kasy, czy co nie mamy? Aha, bo muszę najpierw, słuchajcie, odebrać to szkoda, że to co, przed tym będzie czekało, tak? Tu będą paczki. Nie ma paczek żadnych. Co to się tu stanęło? A tam stoi jakaś fura. Dobra, to chyba tym przyjechało. Yy, chyba, moi drodzy, fajnie ptaszki ćwierkają, to nie powiem. Podoba mi się. Okej. Okay. Aha, i co? Rozładowaliśmy. Dobra, czyli ja mam już chyba to. Dobra, nie można biegać. Widzowie, już 19 godzina, jeszcze nic nie zrobiliśmy, a chcę drugie zamówienie złożyć, bo już minusem jest te 10 produktów na koszyk. To jest dla mnie minus. A ja chciałem tu jeszcze jedno zamówienie, jakieś drinki, później tu jest jakieś wyposażenie pokoju, ale nie wiem jeszcze jak to działa i powiem Wam szczerze, że połowa kasy poszła już się walić. Dobra, zobaczmy co my tutaj zamówiliśmy. Okej, okay. aha, i tutaj są takie wymogi. Dobra, rozumiem. Pierwszy level jest w pokoju ku Plecak. O, jest łóżko. Dobra, jest łóżko. Niby w tą stronę, a jakby to je ustawić? Czy tak je ustawić, czy tak? Nie wiem, czy to jest jakaś różnica. Może tak ustawimy to łóżko. Dobra, aha, bo by drugie się chciało budować. Nie no, dwa łóżka w jednym pokoju. To raczej bez sensu szafkę. Nocną, to może w kąciku postawimy szafkę nocną. Na razie, słuchajcie, będę przestawiał te meble. Od razu wam mówię. Na, na temat moi drodzy. Na temat, słuchajcie. Urządzenia to wiecie, że ja chcę to przetestować. W ogóle jak to działa. Co to? Jak spać, jak ja jeszcze nic nie zrobiłem? Aha, bo tam telewizor zamawiałem. Kurde, ten gość już mi ziewa, nie. Ale wydartą kalafę, słuchajcie. Wydartą kalafę ostro, nie? Jakie aaa. Postawmy szafę. I co, zwiększył się coś level? Nic się nie zwiększyło. Um, to tu stolik jeszcze. Cicho tam, no ty będzie, on będzie mi teraz tak ziewał, słuchajcie. Serio, moi drodzy, on będzie tak ziewał teraz cały czas. Ja muszę iść chyba po resztę tego ekwipunku, bo... Dobrze, że po dwa zamawiałem, to przynajmniej widzę. Nie, tak to... Okej, okay, dosyć proste, dosyć intuicyjne w obsłudze. No ale niech on... Czemu on mi... On mi będzie tak ziewał teraz cały czas. A chwila... Przecież do... I widzicie? I to jest pierwszy minus. Zdecydowany pierwszy minus tej gry. Okej, okay, dobra. Musimy iść po, po resztę rzeczy. Bo ja jeszcze nie zdążyłem, słuchajcie, pokoju urządzić. To w ogóle powinno być tak, że ja powinienem mieć możliwość spauzowania czasu. A nie wiem, paus? Nie, nie ma. Przycisk paus nie działa. Bo myślałem, że jak pauzę się... Co to się dzieje? Ej, no nie mówcie, że... Co to za... To jakaś kurde rozmazany ekran jest. Co to się stanęło? Aha, czyli jak on... Czy jak on jest zmęczony, to mu się oczy przymykają. Dobra, słuchajcie, ja rozumiem takie coś w Eurotraku. Um, bo tam mamy ten, ten, ale no nie rozumiem tego tutaj, no bo przecież ja nic się nie zdążyłem jeszcze napracować, moi drodzy. Kompletnie niczego jeszcze nie zrobiłem. A gdzie by kibelek postawić? Może za drzwiami, tak z ukosa jakoś? No, ła, wow, no, ła, wow, no, ła. Wow. Zamknij tą kalafę, bo mnie chłopie denerwujesz. No, przecież ja tu chcę. Nie, nie, nie kibelek. Ja tu chcę pokoje urządzić. Jak mam zarabiać, jak ty mi ziewasz? Wiecie co, to może umywalkę gdzieś. A umywalkę tutaj, a wannę tam się wstawi. The the Patrzcie, jak on drze tą kalafę. No, kurde. Sure Słuchajcie, w którą stronę się to ustawia? W sumie nie ma, nie ma różnicy. No dobra, jest wanna, ale wygląda to wszystko fatalnie, nie? No ale rozumiem, że to chodzi o kasę. Dobra, i co? My tu jeszcze coś zamawialiśmy. To jeden pokój zrobię, bo nie, nie... To ten mi ten tą kalafę tak tu drze, chłop, jeden, że ja tu nic, słuchajcie, nie słyszę. Znaczy, nie widzę. Dobra, nie, nie projektuję. Na razie teraz będę rzucał byle gdzie. Czekajcie, router. To router jest znaczenie. Gdzie ten router będzie stał? Router na szafce no, najmoże. Okej, okay. no, no no obsługuje się to w miarę prosto, nie będę tutaj narzekał. Światło. Okej. Okay. 40 zł za noc, czyli coś mi awansował pokój w takim razie, słuchajcie. Widzowie, moi drodzy, coś pokój awansował przez to, że... Ja pierdziele, no nie, no to, to, to jest wkurzające trochę. I teraz co ja tu zamówiłem? Jakiś obrazek, a to nad telewizorem niech sobie wisi jeden. Nie wiem, co to podobne jakieś punkty daje, ale czy w sumie nie było jakieś drogie? Dobra, nad łóżkiem drugi. O no, 60 zł za noc mamy widzowie już. Zamknij tą kalafę, chłopie, nie denerwuj mnie. Słuchajcie, mamy już 40, 60 zł za noc. Patrzcie, to coś daje. Czyli ta moja inwestycyjna, kwiatek tu. Ta moja inwestycjonę w te pierdoły dała nam, słuchajcie, yy, wyższą wartość. Szafka na alkohol, znaczy lodówka. Wyższa wartość pokoju jest. To wszystko po jedno to nic, no to ja tu więcej nie zrobię, E. Okej, okay, no to jeden pokój mamy na Cito zrobiony z tym 60 zł za noc. No powiem wam, że całkiem nieźle. Dobra, yy, tylko co? Ja wam się tu może w tym pokoju położyć spać. Właśnie, jak ja mam spać F. Ej, no nie mogę. Gdzie tu się idzie spać? Czekajcie. Może tu w komputerze się dowiemy? Gdzie ja mam iść spać? Tu dzwonek mam nadusić, co? W komputerze gówno widać, czekajcie. No, pokoje odblokowałem, ale w pokojach nie mogę się przespać. Tu są korytarze, co tu jest? Co do góry, mam gdzieś iść, czy co? Ja tu nic nie widzę, gdzie ja mam iść spać. Halo. Tam coś jest, a to są zablokowane pokoje. A tu są jakieś drzwi. Ej, można otworzyć. Co to jest? Piwnica? Po co mi piwnica? Jakieś lochy to są. Tu coś jest napisane. Laundry. Że pla pralnia. No to ta pralnia, jeżeli tak wygląda, to tak nie za bardzo moi drodzy. No nie wiem, no. Okej, okay, fajnie, że odkryłem tą piwnicę, ale powiem wam, że to. A tu jest nawet napisane, że zainstaluj. Eee, zainstaluj pralkę. No dobra, no nie zainstaluję pralki, bo a tu co jest? Co to jest, kurwa? Ej, pokój tortur, nie? Widzowie, patrzcie, jakie lochy. Co to jest? Ej, no to są jakieś podziemia, jak w zamku Czocha normalnie. Co to jest? Jakieś duchy straszą chyba. Co to jest? Ej, tu można kliknąć na to. E, to sleep. No nie mówcie, widzowie. Eee... Yy, to znaczy, że ja tu śpię. Aha. Ok, zainstaluj pralkę. Czyli jeszcze pralkę muszę kupić, tylko drugi pokój muszę zrobić. Ej, czy wy to rozumiecie, że ja tam mam spać? Gdzie ja to miałem iść? Do pokoju miałem iść. Który to zrobiłem? Ten, ten? Nie, tego nie zrobiłem. Tamten zrobiłem. Ja pierdzielę, słuchajcie, ale numer. Ale numer, wiecie co? To teraz jestem w szoku. Tu zróbmy to tak. Trochę mnie zatkało nie z tym spaniem. No kiczowata jest troszkę ta gra. Przynajmniej początek widzę, że taki troszkę hmm. za blisko to łóżko postawiłem, tak? No dobra, na razie. Wiecie co? Na razie postawię to byle jak, byle gdzie. Albo dobrze, bo, bo czas za szybko leci. A później będziemy przestawiać, bo minusem, na pewno minusem, słuchajcie, jest to, że ten czas tak szybko leci i tu nic nie możemy, moi drodzy, za wiele zrobić, nie? Także to jest ewidentnie minus. Teraz, nie, teraz nam nie pokazuje, ile, ile za noc się płaci. Więc pewnie jakaś najniższa stawka i jak to urządzimy, to dopiero nam stawka wyjdzie. Ile za noc? Czekajcie, a tutaj do łazienki, jeśli zamontuję w łazience, to nam pokaże stawkę, bo tak widzę, tu są przekreślone, czego nie ma. W sensie, widzicie, tu jest takie coś, że nie ma na przykład prysznica, tam czegoś nie ma. E, to może nam cena się odblokuje, jak to zamontujemy. O, co to było? Dzwonek jakiś. Czyżby klient przyszedł pierwszy? Słyszeliście? Dzwonek jakiś był, taki pik, pik. O, znowu. A, i kibelek. To teraz nam cenę pokaże. Tak? Tak się domyślam, że jak teraz to zamontujemy. Widzicie? Jest. 40 zł za noc. Okej, okay, czyli podstawowe rzeczy jak zamontujemy podstawowe rzeczy. Chwilę tam ktoś poczeka. Ja tu mebluję. No panie, bo mi się zaraz oczy znowu zaczną kleić i znowu ten gamoń mi zacznie ziewać. Już, idę. A czekajcie, bo mam jeden pokój. To był 108 chyba, nie? To już mam gotowy. 108, tak. Gdzie to mam iść? Tu, o, już czeka jakaś pani, jakiś fan. Nie wiem, kto to, jakaś płeć. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam do moje skromne progi. 108 jest gotowy. Trójka, ej, 60 dolarów. Gość 60 dolarów mi zapłaci za nockę. Ładnie, już go słuchajcie, 60 dolców skasowaliśmy. To znaczy tak mało, jakby tak na złotówki przeliczać. To mało. Co tu miałem jeszcze dać? Szafkę pod telewizor. Mówię, nie czepiajcie się, słuchajcie, moi drodzy, nie czepiajcie się na razie sposobu rozstawiania, bo ja to tak po prostu rzucam, jak mi po prostu pasuje i robię to szybko, tak? Więc jakoś tam się specjalnie nie nie staram z tym, bo chcę po prostu to przetestować, jak to działa, więc tu mówię na przestawianie, na meblowanie. Chcę też zacząć na ile to jest intuicyjne. No nie mam jakby problemu na razie z. Z jakimś ustawianiem mebli, czy z czymś, jakoś mi to idzie intuicyjnie, wszystko w miarę jest ok. Natomiast trochę to spanie mnie tak. To zupełnie słuchajcie, fuksem jakimś: mm, jakimś totalnym fuksem, słuchajcie, znalazłem to. Z tym spaniem, i na pewno moja uwaga, no ale to samo mówiłem w Supermarket Simulatorze, za szybko ten czas biegnie. Ja nie lubię takich rzeczy, że mam do wykonania jakieś konkretne działanie, które no wymaga troszeczkę jednak, yy, no nie można się spieszyć z takimi rzeczami, tak? A tutaj a tutaj po prostu mi to sprawia problem. Czyli osobno alkohole się do lodówki kupuje, okej, okay, dobrze wiedzieć. Tutaj wazonik, i został nam kwiatek. I co? I będzie też 60, już jest 60 dolców za. Ale fajnie, słuchajcie. Urządziłem pokój, jest 60 dolców, czyli drugi pokój mamy wolny. I teraz tam coś było, zainstaluj. O, ktoś mi przyszedł. Jakaś klientka. O, dzień dobry, pani. Dzień dobry, ale ma pani kurteczkę, czyżby pani na motorze przyjechała? Dzisiaj u mnie był było otwarcie sezonu. A, czyli na czerwono mamy, że zajęte. No fajnie, i oba 30. Pani tu chce na jeden dzień. Oba oba, słuchajcie, na, na trzecim poziomie, jakby takim pokojowym, są. ale nie wiem, czy to są trzy gwiazdki, czy co to jest. Jak to się ma do hotelu? No mówię się tu jeszcze może i tam, słuchajcie, bo. No nie grałem w to. Pierwsza moja taka styczność. Czekajcie, Dekor Drinks. Alkohol Box. Aha, czyli to jest do uzupełniania alkoholu w lodówce. Dobrze. Tu są jakieś ściany, aha, czyli też się zmienia no, wygląd pokoju, no dojdziemy do tego. Electronics, tu jest ta pralka, dobra. Czyli tą pralkę mamy zamontować. Czyli co, czyli jeżeli zarobimy, czy tam wbijemy jakiś level, to będziemy, moi drodzy, pokój um, ulepszali. Tylko teraz trzeba się zastanowić. Mamy 5000 dolarów, czyli tak na upartego jeszcze dwa pokoje mógłbym. E, przynajmniej jeden pokój mógłbym w ten sposób urządzić. Zobaczcie, mamy dwa pokoje, to już zarabiamy. No nie, on już ziewa? To już ta godzina? A co, Ojej. co to jest ta dostawa? Tak wolno jedzie? Ej, stój, gdzie jedziesz, chłopie? No idę do ciebie. Halo, panie. W tym tam, Isuzu i Weko, czy, czy tam panie przyjechałeś? Co to w ogóle jest za dziwne? W ogóle tutaj Shiftem nie działa bieganie. Nie wiem, co to za dziwny pojazd, ale jakiś taki Japoniec ewidentny. Isuzu. Okej, okay, idę zainstalować washing machine, czyli oczywiście pralkę. Gdzie to się szło? Czekajcie, do piwnicy. Aha, to od razu pójdę się przespać. Tam się szło, dobra. A widzicie, zanim ja się tutaj ogarnę w tym, gdzie to chodzić, ale ta, ta piwnica, to Wam powiem szczerze, rozumiem, że pralka jakaś tu chyba, tak? To jest chyba to i co, mam tu zamontować pralkę, tak? To jest pralnia. No ale to to co, to jakby w tej pralce będę prał yy, chyba yy, pościele, chyba, tak, z, yy, z tych yy, pokoi. No co, to mam i spać? Nie wiem, na razie takie jest to, dużo rzeczy takich jest moim zdaniem niedopracowanych, nie? Na pewno no z, tym, z tą piwnicą, no to mi się to mega nie podoba, że ja mam w piwnicy spać. W ogóle te, te zmuszanie mnie do spania to jest takie bez sensu, bo uważam, że jako pracowity właściciel hotelu yy, no to bym z miłą chęcią sobie popracował i i wiecie, i no i coś porobił, nawet na nockę, a nie że mnie zmuszają do spania. Dobra, czyli kupiłem jeden, jeden pokój, czyli teraz tak, od nowa wszystko muszę zamawiać, teraz żebym się nie pogubił. Jedno łóżko, jedno to, jedno to, jedno to, jedno to, jedno to. I tutaj widzę, jest ogranicznik. To jest minus na pewno kolejny, że jest ogranicznik do 10 produktów, czyli zobaczcie, muszę zamówić i zanim zamówię kolejne, no to, to będę musiał czekać i ten czas oczekiwania jest troszkę bez y sensu, moi drodzy. E a czekajcie, e to jest bez sensu. A dziwna muzyka. A tak się usuwa. Bo to cenowo nie robi różnicy, a tu jest 8. Tych, tych, tych koron. Więc to może warto też na to patrzeć. Widzicie, to jest jakaś waza, która daje oś. Osi... A zróbmy do jednego pokoju też jakąś wazę. I dajmy kwiotka. I zostają nam, słuchajcie, lampy. A zobaczmy. To to w ogóle nie wiem, co to tam jest. No, i drinki, jedną lodówkę, dwa t No, już już nie mogę. No, i widzicie, nie mogę złożyć zamówienia, bo muszę odebrać pierwsze. No to jest bez sensu, bo mamy ograniczone zamówienie do 10, a czyli wcale bym się nie zdziwił, jakby to, to byli. Znaczy, twórcy przypuszczam, że gdyby robili to od supermarket Simulatora to tego by tak szaro nie zrobili, ale no, jest to jakby identyczny schemat działania, nie, że. 10 minimalnie produktów można zamówić, no bezsens totalny. Szybko lecący czas, w supermarkecie było dokładnie to samo. Wiecie, co zrobimy, to inaczej. Pierwsza A, pierwsza ocena. A, dostałem jakieś i gwiazdki, dobra, i dobra, dobra. Zaraz zobaczmy, co z tymi gwiazdkami. E, zamontujmy, słuchajcie, teraz te rzeczy, które są niezbędne. I zobaczymy, jaka będzie stawkę pokazywało, jak będzie przybywało z, z tymi kolejnymi rzeczami. Tak, kibelek z ukosa i umywalka i łóżko. Czyli zamontujmy po prostu te podstawowe rzeczy. Tak, i... I... O, nie, nie, nie. I łóżko, i zobacz... No, tu. I jak ja to stawiałem, to łóżko chyba tak stawiałem. Nie pamiętam jak stawiałem w tym pokoju. A czy to ważne jak stawiałem, moi drodzy. Nie, tu stawiałem bliżej przy tej przy łazience. No dobra, czyli. A, czyli jest, słuchajcie, 20 zł dolarów za noc. Widzicie, tak by było 20 dolarów za noc. A przez to, że... No. 20 dolców za noc by było. A przez to, moi drodzy, że ja to sprzedałem? Nie, tu jest. Byłoby 20 dolarów za noc, a przez to, że daję mebli więcej, się zrobiło 60 dolarów. To jest różnica, słuchajcie. Jest ogromna różnica, jeśli chodzi o cenę, czyli z tego wniosek, że lepiej to umeblowywać od razu konkretnie. Tak, tak mi się, słuchajcie, wydaje. Taki mi się wniosek tutaj nasuwa, że jak dajemy tych mebli jednak więcej, no to, no to, no to nam się to fajnie tutaj. Tylko tu nie mamy szafki chyba na alkohol. Nie wiem, czy to, przy... A, bo to przyjechało dopiero. Widzicie, bo jeszcze zamawiałem drugą dostawę. Ok. Zobaczcie, już mamy 40 dolców za, za dobę. Fajne, to, to jest akurat fajne, to mi się podoba i rozumiem, że tutaj te wszystkie płytki odrób, odrapane, te wszystkie brzydkie rzeczy będzie można naprawić. Tylko powiem Wam, że yy, jeśli ja mam urządzać ten pokój, to ja nie mam na to w ogóle czasu, nie? Nie mam kiedy tego słuchajcie zrobić, bo ten czas leci zbyt szybko i jakby nie mogę się... Na spokojnie zastanowić, jak chciałbym pokój urządzić. Kompletnie nie mogę. Pan poczeka, bo dwa pokoje mam zajęte, drogi panie, a trzeci muszę urządzić, żeby mi pan zapłacił 60 dolców, a nie 40. Fajne jest to, że jak się wchodzi do pokoju, to widzimy tą stawkę. Bardzo mi się to podoba. No czeka, pan tam, chłopie. No widzisz, że tu pokój szykuje. Jak ja mam ci. No dzwonisz i dzwonisz, czekaj tam, kurde, chłopie, herbaty się napij, a nie tam mi dzwonisz. Co ty taki niecierpliwy jesteś? Meliske se weź na uspokojenie, jak taki niecierpliwy. Z kochanką się pewnie umówił, już mu się chce wiadomo co. Dymać się chłopowi chce i się spieszy, żeby zająć spokój. No ale to w takim razie, jak z kochanką na dwie osoby, no to powinno być podwójnie płacone, bo to łóżko podwójne. Właśnie ciekawe. Na razie widziałem klientów, którzy są, słuchajcie, że tak powiem, pojedynczymi klientami. Na razie żadne pary nam tu. Moi drodzy, nie? To no cicho nie drzwi mi tej kalafy. Co za chłop? Drze, tą kalafę i drze. Czyli pewnie te alkoholowe będzie trzeba uzupełniać, moi drodzy. No, patrzcie, barana, jednego co mi tu, kurde. Dobra, wazę koło telewizora może postać. O, to za duże jest, to koło telewizora nie pójdzie. Cicho tam. Dobra, to wazę tu stawimy, bo nie ma co z tą wazą zrobić. E, tu kwiotek ma być. Bez sensu taka waza. Nie wiem po co to komu, do czego to potrzebne. Było zelgielizować marihuany. Ale po co? Ale komu to potrzebne? A do czego? Już idę. A ten co w gaciach przyszedł? Tej ludzie, co to jest? Czy wy to widzicie? Przyszedł koleś w gaciach. Co on tutaj? I to był pokój 106. O, też 60 dolarów. No i zobaczcie. A i dwa na żółto, to czekajcie, oj, to czekajcie, to, te, to ci klienci poszli. Aha, czyli ja muszę to posprzątać. No dobra. Czyli ja jest. O, kurde. Ale to co to? Czekajcie, tu było coś innego. Worek. Aha, ten sposób. No, wiecie co, nie jest to trudne jakieś, żeby nie było intuicyjne. Tylko to. Tylko wkurza mnie, że ten koleś tak ziewa co chwilę, nie? Aha, i tu co? Żeby ja, słuchajcie, kolesia mógł zameldować. Ja muszę najpierw mu posprzątać. I co? A, jeszcze pościel jest. O kurde. No to teraz wiem, po co ta pralka była. Dobra, to teraz wiemy, po co pralka. Nie można pralki, kurczę, tu w łazience wstawić. A tu też są śmieci. To czekajcie, to już może od razu też... Cicho tam, kurde. Chłopie, czekaj, no nie widzisz W Chcesz w pokoju zaśmieconym mieszkać? Ja nie wiem, jakiś bałaganiarz tu mieszkał, kurde, porozrzucał. Czekaj, tam w tych galotach, chłopie, tam. Przychodzisz w galotach do hotelu i co ty myślisz? Sobie, ale też ten kibel to wygląda masakrycznie. Cicho tam. Aha, bo widzę, że. Widzę, że tu kolej. Ten. Trzeba śmieci wyrzucić, dobra. Gdzie to się szło? O, ja tu nic nie widzę. Dobra, czekajcie. Escape, wróć. Chwilę jeszcze, kościół, muszę pierzynę wyprać. Ale, a no. Dziwi mnie na przykład taka jedna rzecz, moi drodzy, że tutaj się tej tej, tej kołdry to mam do pralki wrzucić, tak? Dziwi mnie, słuchajcie, że tej jednej kołdry, że nie można wymienić kołdry, w sensie, że wymieniam, a później piorę. No to jest bez sensu. Bo jeśli po każdym kliencie, to jest czas, tak? Jeśli po każdym kliencie ja mam latać prać pościel, a nie mam od razu, że wymieniam na przykład nowe. Chyba, że tam gdzieś w tym sklepie się kupuje, muszę to też. Y, słuchajcie, moi drodzy, muszę to y, sprawdzić, czy to da się tak zrobić, że żebym. Bo według mnie, no sensownie by to było. Dobra, to się pierze, a jedną pie pościel mamy do wymiany, tak? Bo dwie, dwie brałem. Wiecie co, dla mnie by to miało sens, jeśli miałbym. Cicho, kurde, mnie nie denerwuj, chłopie, bo zaraz mi się zachce spać. Już zapomniałem, gdzie tu był ten pokój, co sprzątałem. Bo mi tu ziewasz drzesz tą kalafę. Tu? No dobra, przykryłem, czyli to jest pokój numer. Posprzątany to jest numer 109, to na 109 można go zarejestrować. Dobrze, że tu jeszcze coś widać. A czemu on na żółto się świeci, 109? Na żółto się świeciły. Nie wiem, wydawało mi się, że na żółto się świecą te, te brudne, nie? A teraz co ja mam z tym zrobić? Wyrzucić śmieci pewnie, ale gdzie? Tutaj jest jakiś kosz na śmieci? Nic nie widzę. Ciemność, widzę. Ciemność. Tam jest jakiś kontener. No i tu mi biegania na przykład brakuje, żebym sobie przyspieszył tempo. Escape, drop, dobra, wyrzuć. Aha, wyrzuciłem, dobra. Czekajcie, 10 mam na 10, czyli mam 10 tych lajków. Właśnie, drogi widzu, swoją drogą, jak oglądasz i seria ci się podoba, zostaw proszę komentarz i łapkę w górę. Zobaczymy, czy ta seria wam się to na kanale się przyjmie, czy będziecie chcieli to... Moi drodzy oglądać, więc tyle ile. Tyle, parę odcinków na pewno próbnie nagram, ale to, czy będziemy tą serię dłużej kontynuować, to drogi widzu zależy od Ciebie. Pięć gwiazdek, czyli ci, którzy byli. Aha, i tutaj jest że co, że posprzątane, że jest łóżko, że są drinki, jest światło? okej, okay, Aha, czyli za to dostałem od dwóch osób po pięć gwiazdek, bo wszystko było. A tamtemu gościowi, co go wpuściłem, chyba nie uzupełniłem alkoholu. Moi drodzy, tak mi się wydaje. Wiecie, chyba alkoholu mu nie uzupełniłem, zapomniałem. O! Dobra, czyli tu musimy jeszcze pościel przynieść. A to rano zrobimy, prześpimy się. Dobra, czyli to tak by. No wiecie, no. Każda na początku gra, każdy symulator. Człowiek musi się jakoś nauczyć, przyzwyczaić. No, dla mnie z tym łóżkiem na pewno to jest jakiś w ogóle e, nie fart Stefan. Drugą rzeczą. Gdzie nie, gdzie ta grafika, taka smutna, ponura, taka, wiecie, póki co słaba, no ale mówię, może ten hotel będzie lepiej wyglądał, jak go odnowimy. No i. No i to ziewanie, nie? To ziewanie. No dobrze, moi drodzy, teoretycznie mógłbym jeszcze... O, kolejne 5 gwiazdek dostałem od kogoś, czyli już zadowoleni byli, okej. Okay. Mógłbym, słuchajcie, albo jeden pokój, tylko co mi to da? Bo tu, zobaczcie, w sklepie mamy dalej coś takiego, jak, jakby kolor ścian. No niby daje to 8. 8 na przykład tych tych, tylko to jest jakby co wiaderko farby. No ten pomarańczowy byłby fajny, czy taki czerwony, no byłyby fajne te kolory, ale to też jest, albo taki niebieski, o. I potem jest podłoga. No to też te są droższe podłogi. Dają 8. Wiecie co? Jeden pokój bym zrobił tylko ile ja tego muszę kupić? Nie wiem, z 5. To jakoś na metry się kupuje czy jak to się kupuje, moi drodzy? Nie wiem. No dobra, załóż albo nie. Nie taki, tylko dajmy ten niebieski. To po 5 kupmy tego. On będzie na zapas, po prostu na następne na następne pokoje, będzie na zapas. Bo nie wiem, czy takie wiaderko farby, no bo zakładam, że kupuję farbę, tak? Yy, szkoda, że nie jest napisane to, na ile na przykład yy, takie wiaderko farby wystarczy. No i tak samo, jeżeli kupuję panele, to też nie wiem. Ja zakładam, że to jest metr na metr kwadratowy, bo panele zazwyczaj na metry się kupuje. Czy tam nie wiem, co ja kupiłem, chyba panele, dobra. Stój, gościu, halo. Stać, policja. Ciekawe, co się stanie. Stój! No i mnie przejechał ładny dostawca, a ten gościu w gaciach sobie nie wiem, jakiś e eks eksybicjonista chyba, halo, panie to tak panu gorąco, że pan sobie w gaciach po parku chodzi tutaj przy hotelu, no ja tak troszeczkę, wie pan co no, nie żebym tutaj nie żebym tutaj był jakiś nie wiadomo jaki, bo na plaży tej nudystów zdarzyło mi się też być bardzo fajne doświadczenia nie żebym był jakiś tu super porządny, ale bez przesady Pan poczeka, bo panu muszę pokój wymalować. 108 to chyba była, nie? Widzowie. Moi drodzy. I teraz tak. Tu jest ten pędzel, tak? Yy... A, i na niebiesko malujemy. Ej, co? I to tyle metrów schodzi? Serio? Jaki? Czyli nie pomalowałem całego pokoju, a wydałem na to 1000 dolarów. No wiecie co? No, kolor ładny, nie? Cicho tam. Słuchajcie, kolor ładny, ale a, i że to. Słuchajcie, no kolor ładny, nie? Nie powiem, ale. No dobra, podłogę mi się udało. W ogóle ten stolik jakoś dziwnie postawiłem. Słuchajcie, cicho tam, gościu. Ten stolik jakoś jest dziwnie postawiony. Coś mi nie pykło tutaj z tym stawianiem stolika. Ale czyli wychodzi na to, że tej farby muszę, słuchajcie, dokupić. Moi drodzy, no kurde gościu, nie dzwoń mi, dzwonisz częściej niż, niż ten mój bałwan ziewa. Aha, i co, i teraz nie postawię telewizora? Aha, bo co, źle ten stolik jednak postawiłem. Eee. Czyli jednak było dobrze postawione. A w ogóle wolałbym, tam chyba jest, widziałem dalej. E, moi drodzy, dalej w tym ekwipunku chyba jest yy, telewizor konkretny taki. Dobra, alkohole są i to jest pokój moi drodzy. A tutaj jest 60 za noc, jeszcze całego nie. Czy nic nie dało wiele to. 108, możemy zarejestrować. Na 108. A 106, pan poczeka w tym garniturku, bo 106, czekajcie, to tu będzie 106. 106 jest chyba do posprzątania. No powiem wam, że to... o ja. I ten mi będzie dzwonił teraz, nie? Powiem wam, że to kwestia tego sprzątania i ten bałagan to też jest troszkę takie mało realistyczne, bo no chyba, że ludzie są takimi bałaganiarzami. Nie wiem, może ktoś z Was, słuchajcie, widzowie, w hotelu pracował, to się może wypowiedzieć, natomiast ja generalnie, no. Aha, nie mam tych. alkoholi, czyli muszę domówić alkohole, dobra. Ok. Kiełbasek ktoś tu rzucił. No to jest już weganie... Znacie, to już jest mega nierealne, nie?, że ktoś kiełbasę rzucił. Patrzcie, to już jest mega, widzowie, nierealne, że ktoś kurde kiełbasę rzuca. A to, co w ogóle nie można wziąć. Dobra, wziąłem. To jest mega nierealne, że, że kiełbasa leży, kurde, na, na ziemi. Czekaj, panie, bo alkoholu nie ma, muszę alkohole zamówić, a nie mi tam dzwonisz i dzwonisz. Muszę podomawiać, żeby mieć do powrzucania. No i powiem wam, że kasa 1700 na koncie, także troszkę inwestycjone moje. No, troszkę poszło grubo, nie? Poszło grubo to inwestycje. Mamy trzy pokoje i teraz ta kasa już tak nie pójdzie. No, czekaj, chłopie, no przecież alkohol ci chce dodać. A ty w ogóle kobieta jesteś, nie facet. No na Lister się zgolił i mi się tu do... no, Ja rozumiem, że masz może się czujesz, jakbyś miał telewizory pod pachami. Nie wyglądasz niestety na takiego, bo widać, że się upchałeś gąbkami, a wcale nie jesteś przypakowany, no chłopie. Przecież ty chudzielec jesteś. To co ty pakera udajesz, jakbyś stał na bramce? No spójrz ty na siebie, prężysz się jak kurde sroka na nie wiadomo co. Ale ten już mi ziewa. Muszę mu ten alkohol uzupełnić, moi drodzy. I więcej chyba nie będziemy nic inwestycyjnego robili, bo to nam się nie opłaci. Ewentualnie jakoś biednej wersji jeden pokój jeszcze zrobimy. Może ten pokój byśmy wyna wy wy ten. A czekajcie, tu pościeli nie ma. O kurde, tu jeszcze nie ma pościeli, bo jej nie wyprałem. Ja pierdziele. Czekajcie. Ciekawe, czy można gościowi widać bez pościeli. Tak trochę nie wypada, nie, moi drodzy. Trochę nie wypada. się. No nie wiem, no coś tam na razie mi się to podoba. No nie mogę narzekać. czym zobaczcie, jeżeli tutaj leci czas wleci w realnych sekundach, tak? A normalnie ten czas nam zapieprza. Uważam, że tutaj jest pierwsza rzecz, do której się doczepię, to jest to, że zbyt szybko leci czas. Brakuje mi możliwości na spokojnie tak pomyśleć, jakbym chciał ten pokój. Na przykład zrobić. Dziwi mnie to z pościelami, to jest kolejny minus. Bo według mnie, no tam nie widziałem, no, nie wiem gdzie to w sklepie jest, powinny po prostu być pościele, że wkładam nową, tak? A, a zbieram te do prania i wszystkie jakoś zbiorowo piorę. A nie, że wiecie, z jedną pościelą po prostu latam jak yy, debil do pralki. Czekajcie tu. Cicho, kudę, wej, 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 wej. No, także z tymi pościelami to jest na pewno minus. To mi się nie podoba bardzo. Dobra, za, za tego gościa zalogujmy. Zalogujmy gościa do systemu, niech nam płaci. Dobra, no to my się idziemy przespać. No cóż, moi drodzy, no pierwsza opinia, pierwsze wrażenie, tak w pierwszym odcinku, na razie takie mieszane, takie pół na pół. Dosłownie 50 na 50. I myślę, że moi drodzy już następny, następną dniówkę i następne Działania zrobimy sobie już w następnym odcinku, także ty drogi widzu napisz proszę w komentarzu jak ta seria ci się podoba. No gra troszkę taka sprawiająca wrażenie kiczowatej. Mówię sam hotel wyglądający kiczowato, no, ale rozumiem, że to wszystko będę mógł wymalować, aczkolwiek jak za takie ceny, jakie tam są w komputerze, to ja chyba jednak podziękuję. Hmm. Myślę, że tym akcentem po prostu skończymy dzisiejszy odcinek. Nie mam na razie więcej przemyśleń. Zobaczymy jak to pójdzie w następnych odcinkach. Na pewno powiem wam tak, kręci mnie to, żeby rozwijać biznes, rozwijać hotel, robić piękne pokoje, wiadomo, zarabiać fajnie. Więc pod kątem tu finansowym jak najbardziej mnie to kręci. No i zobaczymy. Zobaczymy moi drodzy jak to będzie. Będę się uczył. No początki w pierwszym odcinku, jak widzicie, to było takie przecieranie szlaków i pewnie jeszcze wielu rzeczy nie odkryłem pewnie. Wiele rzeczy zrobiłem źle, jeśli ty drogi widzu znasz tą grę i wiesz, że coś zrobiłem źle, no to śmiało napisz. Nie obrażę się, nie pogniewam za merytoryczną krytykę, no bo to jest moja pierwsza styczność, pierwszy odcinek z tej gry i pierwsza styczność z, tego, z tym symulatorem. No, intuicyjny w miarę jest, tu nie powiem, że nie, natomiast już widzę parę rzeczy, które gdzieś tam są na pewno do poprawy przez twórcę. Także napisz moi drogi widzu komentarz, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Bo jeszcze parę odcinków będzie, no ale jeżeli ta seria Wam się spodoba, no to będziemy ją kontynuować przez pewnie najbliższy miesiąc. I to nie wyklucza, moi drodzy, bo też pytaliście, nie wyklucza absolutnie odcinków z, od zera do milionera, chociażby z Farming Simulatora. Też te odcinki się pojawiają nadal. Będziemy od nowa lecieli z Supermarket Simulatorem. To już akurat na live'ach, bo chcę to zrobić na waszych oczach. Coś tam czasem jeszcze z tej serii od zera będę z EuroTraka wrzucał, ale z EuroTraka raczej. W ostatnim czasie już rzadziej. Także to tyle, moi drodzy. Dziękuję, drogi widzu, drogawicko, że byłeś, byłaś ze mną do samego końca. Uśmiechnij się, jesteś super. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.